Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Wracajcie, Polacy, do Polski. Wracajcie, Polacy, do Polski. Tu jest wasze miejsce. Wszędzie was poniżają, bo wy pozostajecie bez odbioru swoich duchowych informacji. Polsko, kraju wybrany, z całego świata jedyny, gdzie przybył na ziemię Pan Jezus Chrystus, część Pana Stworzyciela, najbogatszy kraj na ziemi. Według wszystkich przepowiedni ma przyjąć słowo, zbudować królestwo tysiącletnie czystości i trójjedności. Na cóż to wasze gadanie, gdy wy pozostajecie bez rozwoju duchowego? Wyłącznie mówicie, że się rozwijacie duchowo. Pozostaje ta wasza mowa w sferze teorii rozumu, samych słów, bez wynikania czegokolwiek, pusta mowa bez słowa prawdy. Wszystko, co jest wam potrzebne do życia ducha na ziemi, jest w Polsce. Najlepsze wibracje dla narodu wybranego. Bo gdy usłyszycie słowa, duchu, jaki jesteś, to dla was będzie już za późno, bo to słowa do ostatecznego rozliczenia. Wtedy, nawet gdybyście na kolanach prosili, to bez możliwości jest wam pomóc, bo czas wasz mija. Każdy duch po dojściu lub doprowadzeniu do prawdy musi się określić, szczególnie z narodu wybranego. Tu zeszło do Polski najwięcej duchów przysięgających służyć światłu, części Pana Stworzyciela, Panu Jezusowi Chrystusowi, pomóc budować nowe tysiącletnie królestwo. Pozostajecie bez żadnych informacji na temat rozwoju duchowego, na temat wiary w Pana Stworzyciela i całej prawdy, o wiedzy duchowej potrzebnej do rozwoju siebie ducha, aby być bez błądzenia na ziemi, wyłącznie kroczyć poprzez prowadzenie przez Pana Stworzyciela najlepszą drogą, ale o tą wiedzę bez proszenia jesteście. Sami siebie skazaliście na wygnanie z kraju wybranego, dlatego źle się wam dzieje za granicami Polski. Dlatego wykonujecie najgorszą pracę wszędzie. W Polsce jesteście fachowcami, a tam sprzątaczami. To wy musicie wybrać, kim chcecie być. To wy musicie zdecydować, czy warto za tak drobnymi wyjeżdżać z Polski. Za te parę groszy sprzedajecie ducha. Za te parę groszy stracicie swoją największą szansę dojścia do prawdy. A to oznacza, iż stracicie wszystko. Największym majątkiem każdego ducha jest prawda. To majątek duchowy. A wy szukacie wyłącznie majątków ziemskich dla ducha mało znaczących. Dziś jest już mało bezpiecznie za granicami Polski. Każdy wyjazd wiąże się z ryzykiem utraty gęsto materialnego ciała podczas wzmożonej pracy żywiołów na całej kuli ziemskiej. Choć Polska w skutku zwrotnym również ma wylewanie się wody i ognia z góry, ale Polska jako kraj wybrany najmniej ucierpi z całego świata. Emigracja za pieniądzem się kończy. Szykujcie sobie miejsce w Polsce. Tu są wasze wibracje energetyczne. Tu jest wasz dom ziemski. Wróćcie jak najszybciej, bo czas się zbliża wydarzeń na całej ziemi. Czas budowania królestwa tysiącletniego.